tędy. Tutaj jest, to jest przykładowy zestaw właśnie urządzeń teleinformatycznych, to węzła teleinformatycznego wersji przenośnej. To jest przeznaczone dla stanowisk dowodzenia mobilnych, polowych, na których trzeba rozwijać bardzo wydajne i bezpieczne sieci teleinformatyczne i oczywiście interoperacyjne z naszymi sojusznikami. Te urządzenia i o ich oprogramowanie wszystko to realizują. Mają już przeprowadzone badania pod względem bezpieczeństwa teleinformatycznego i wszystkich innych norm wojskowych i w tej chwili jesteśmy w trakcie dostarczania tego dla sił zbrojnych, w tym roku w wersji przenośnej, a w przyszłym roku w wersji kontenerowej. Dziękuję. Najnowsze rozwiązania prezentujecie na tegorocznej wystawie MSPO Kielce 2019. W tegorocznych targach MSPO prezentujemy zintegrowane węzły teleinformatyczne, które są już zakontraktowane w 2018 roku w grudniu dla sił zbrojnych i w tym roku dostarczamy zestawy przenośne oraz zestawy szkoleniowe, które są już na końcowym etapie odbiorów i badań, spełniają wymagania postawione przez zamawiającego. Jakie wymagania obronne, a także w zakresie bezpieczeństwa spełniają te węzły teleinformatyczne? Węzły teleinformatyczne spełniają wszystkie wymagania zawarte w wymaganiach technicznych dla tego produktu, dla tego wyrobu. Niezbędne standardy natowskiej interoperacyjności i również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Które z demonstrowanych rozwiązań są wdrażane do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej? Do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej są wdrożone właśnie węzły teleinformatyczne i oprogramowanie i system wsparcia dowodzenia dla szczebli pułk, brygada, dywizja, korpus. To jest HMS C30 Jaśmin. Oprócz tego, o czym Pan wspominał wcześniej, widzimy również spektakularną prezentację całej rodziny terminali. Jakie są perspektywy ich wykorzystania i czym one się wyróżniają na światowym rynku obronnym? Są to terminale odporne na warunki mechaniczno-klimatyczne, na bardzo niskie temperatury, na bardzo wysokie temperatury. Mogą pracować przy zatopieniu nawet, przy różnych ciśnieniach i spełniają normy i wymagania pod względem cyberbezpieczeństwa. Praktycznie są to komputery tak zwane klasy Tempest. W tym roku wyróżniamy złotą najwyższą naszym wyróżnieniem A i przedsiębiorcy. Przedsiębiorca roku na rzecz bezpieczeństwa i sprawności. Jeżeli moglibyśmy poprosić jeszcze pana Sebastiana, też jest przygotowany do tego wyróżnienia. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Żołnierze są w stanie statki stanowisko dowodzenia pod względem infrastruktury IT przygotować. Tak? Dodatkowo to jest bezpieczne pod względem takim, że każdy z tych urządzeń posiada tutaj klasyfikację tempestową, czyli jest IP27 level B, co oznacza w praktyce, że nie ma możliwości przekazania transmisji ujawniających, żeby ktoś podszedł, podsłuchał, tak? Jest to jakby zamknięte w tej
tej puszce. Na zewnątrz nie ma tej emisji, żeby można było podsłuchać, jakie informacje są przesyłane pomiędzy tymi urządzeniami. Panie ministrze, jeżeli mogę przedstawić prezes zarządu. Także panowie, 300 urządzeń tego typu, około 300 urządzeń tego typu trafi do MON-u w tym roku, plus dwa zestawy szkolno-treningowe trafią do VAT-u. Everybody having a good day at the Expo 2019? Here we go! Prezydentura Donalda Trumpa przyniosła duże ożywienie w relacjach polsko-amerykańskich. Dotyczy to w znacznej mierze przemysłu zbrojeniowego. Czy WZL-2 współpracuje z podmiotami amerykańskimi? Oczywiście. W związku z tym, że naszą jedną ze specjalności jest serwis i obsługa samolotów takich jak F-16 i C-130 Hercules, współpraca z firmami amerykańskimi to już codzienność. Zależy nam nie tylko na tym, że przechodzimy na technikę zachodnią, ale też uzyskujemy know-how z tamtych źródeł. Zainteresowanie firmami amerykańskimi przejawia się nie tylko, jeżeli chodzi o lotnictwo wojskowe. U nas rozwijamy również lotnictwo cywilne, w tym właśnie Boeing jest jednym z takich naszych dobrych klientów. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 prowadzą działania na wojskowym i cywilnym rynku lotniczym. Które z realizowanych zadań są dla spółki priorytetowe? Tak podzielę też. I wojskowy, i cywilny rynek. W tym wojskowym dla nas priorytetowe jest oczywiście uzyskiwanie następnych kompetencji w zakresie obsługi i serwisowania samolotu F-16. Tutaj widzimy dużą przyszłość, w szczególności, że samoloty są stosunkowo młode i chcemy, żeby jak najdłużej latały. Te kompetencje będą też niezbędne do naszych propozycji wychodzenia poza granice Polski i próby przedłożenia tej oferty dla państw przynajmniej europejskich. A rynek cywilny jest niezwykle interesujący, szybko rosnący i zdobyte kompetencje tak w przypadku ATR-a jak Embraera, a dodatkowo zainteresowanie jest w kierunku Boeinga, szybko wchodzi do nas jako do oferty i stąd zainteresowanie jest bardzo duże i chcemy na tym rynku zaistnieć nie tylko jako krajowy, ale międzynarodowy partner. Wiele spółek rynku zbrojeniowego boryka się z trudnościami finansowymi i w pozyskiwaniu nowych zamówień. Jak wygląda sytuacja w tej kwestii w spółce? Jakie są prognozowania w najbliższych latach? My jako spółka już wiele, wiele lat temu spojrzeliśmy na rynek, nie ten rynek ogólnie, czyli budowaliśmy też drugą nogę. Wiadomo, że cykliczność pojawia się i koniunktura i tak na rynku wojskowym, jak cywilnym. Stąd rozwijanie równoległe płaszczyzn w zakresie wojskowym, cywilnym powoduje to, że kiedy jest gorzej z zamówieniami wojskowymi, uzupełniamy je rynkiem cywilnym. I to jest to główne zainteresowanie i takie myślenie. Stąd może i są przejściowe problemy finansowe, my je jednak staramy się pięknie uzupełniać tym rynkiem cywilnym. So if we go to the next chart, I'm going to talk about a little bit about the capability of the airplane. From the very beginning, the attributes of the F-35 have been designed into the airframe from the beginning. Beginning with very low observable aspects relative to the cross-sectional area of the airplane.
Jak układa się współpraca Państwa zakładu z Amerykanami? Wojskowe zakłady elektroniczne już od wielu lat przygotowywały się do rozpoczęcia poważnej, głębokiej i wielotorowej współpracy z przemysłem amerykańskim. Dlaczego tamten kierunek? Firmy amerykańskie w tej chwili są obecne i będą obecne przez następne lata w polskiej rzeczywistości biznesowej jako dojrzali partnerzy z potencjalnym, bardzo dużym zakresem współpracy, tak aby można było nie tylko realizować zamówienia, czy większe, czy mniejsze, które są do wykorzystania dla bezpośrednio polskich sił zbrojnych, ale przede wszystkim wejść w łańcuchy dostaw dużych partnerów, takich jak Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin czy Boeing, tak na najbliższe dziesięciolecia dla polskich spółek przemysłu obronnego. Jak wygląda ta współpraca na dzień dzisiejszy? W skrócie mówiąc, po prostu świetnie. Ta wizja, którą rozpostarliśmy w WZE jeszcze 3 lata temu, jest konsekwentnie realizowana. Można powiedzieć wręcz bezlitośnie, to znaczy nie cofamy się o krok żaden w tył, realizując, inwestując w siebie, zmieniając się w wielu dziedzinach, tak abyśmy byli zrozumiali dla naszych partnerów amerykańskich, głównie Lockheed Martin i Raytheon na tą chwilę, ale tak samo i Honeywell czy Harris. Dzisiaj jest to fragment korporacji L3. I spełniali ich wymagania, ale byli też atrakcyjni, również pod względem ekonomicznym, jako podwykonawcy, producenci elementów, które są nam powierzone, ale też naszych, polskich, rodzimych produktów, które są coraz bardziej oceniane jako atrakcyjne na rynkach naszych partnerów. Tak jak powiedziałem, celem jest tutaj wejście w łańcuchy dostaw, wejście na rynki, które nasi partnerzy po prostu mają i są skłonni się nimi podzielić, jeżeli model biznesowy, który między sobą utworzymy, będzie odpowiednio atrakcyjny. Wiemy, że dzisiaj podpisaliście bardzo korzystną umowę w technologiach kosmicznych. Czy może Pan zdradzić jakiś, że tak powiem, rąbek tajemnicy? Co to jest za firma i jak ta współpraca będzie wyglądać? WZE posiada 5 filarów produkcyjno-serwisowych. 5 filarów kompetencyjnych, które rozwija z różną dynamiką w różnym czasie. Pierwszy jest to oczywiście segment rakietowy. To są właśnie wszystkie te umowy, zamierzenia, jak i realne projekty, które dzisiaj robimy z partnerami amerykańskimi, czy to na kanwie umów offsetowych, czy na kanwie umów komercyjnych. Mówię tutaj o elementach i modułach zaawansowanej elektroniki dla systemów Patriot, elementach rakiety PAC-3 MSE, ale też innych projektach, o których jeszcze medialnie nie mówimy. Zgodnie z zasadą, którą przyjęliśmy już dawno temu, komunikujemy to, co jest gotowe, to, co można pomacać, mówiąc kolokwialnie, to, co jest realne. Nie tylko na bardzo ładnych slajdach PowerPointowych. Wszystkie te zamierzenia stworzyły pewne środowisko rozwiązań proceduralnych, ułożenia pracy, ułożenia produkcji, ale też przede wszystkim stworzenia odpowiednich zespołów zadaniowych, specjalistów, którzy mogą zająć się pozostałymi filarami spółki, czyli rozwiązaniami dla platform lądowych, gdzie jesteśmy obecni w zasadzie w każdym programie lądowym polskim, dla techniki radarowej, walki radioelektronicznej i czegoś, co wymarzyliśmy sobie właśnie 3 lata temu, czyli segmentu kosmicznego. Umowa, którą dzisiaj podpisaliśmy z naszymi partnerami francuskimi, była negocjowana, uzgadniana od ponad 1,5 roku. Nie jest to rezultat, który po prostu miesiąc temu gdzieś ktoś sobie wymyślił, a dzisiaj podpisał. Ta umowa umożliwia nam transfer technologii
i partnerstwo również biznesowe dla produkcji nanosatelit dla potrzeby różnych klientów. Pierwszą potrzebą, którą chcemy zaspokoić, są oczywiście potrzeby polskiego MON-u. Tutaj nie trzeba tłumaczyć ani nikogo przekonywać, że potrzebujemy konstelacji całej satelit do zobrazowywania, szybkiego zobrazowywania i pełnej kontroli nad tym, co takie satelity mogą nam przesłać i odsłonić. Dzięki temu porozumieniu, dzięki tej umowie o współpracy, będziemy zdolni od chwili rozpoczęcia projektu produkcyjnego dostarczenia pierwszego nanosatelity już w 1,5 roku. Każdy następny będzie odpowiednio wcześniej. Także będziemy zdolni do budowy takiej polskiej konstelacji satelit naprawdę w relatywnie krótkim czasie. Mogę tylko dodać, że po bardzo atrakcyjnych cenach. Nie jest to tylko kwestia czy biznes samych wojskowych zakładów elektronicznych, ale podstawą naszej egzystencji jest kooperacja, bo tak cały świat działa, również ten zbrojeniowy. Tutaj widzimy szerokie możliwości współpracy z pozostałymi spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i też z segmentem prywatnym, który bardzo sobie cenimy. Zaprezentowaliście w tym roku trzy generacje Lancy. Może kilka słów na temat właśnie pierwszej, drugiej, trzeciej generacji. Tak. Jest to kolejna niespodzianka. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie pokazujemy niczego, jeżeli nie mamy tego już w ręku. W zeszłym roku pokazaliśmy demonstrator jammera elektromagnetycznego, który nazwaliśmy lancą elektromagnetyczną, lancą w wersji 2.0. Był to demonstrator działający. De facto był to już gotowy produkt, którym można było strącać podstawowe drony dostępne na rynku cywilnym, chociażby takie w markecie, czyli te, które najczęściej uprzykrzają nam wszystkim życie, czy to zawodowe, czy prywatne. W międzyczasie rozwijaliśmy całą rodzinę tego typu rozwiązań, bazując na technologii, którą opracowaliśmy w systemach walki radioelektronicznej. Oczywiście nie wzięło się to z niczego, z jakiejś próżni. Nasi specjaliści, rozwijając i dostosowując technologię z dużych, poważnych systemów walki radioelektronicznej, dostosowali ją do rozwiązań przenośnych, mobilnych i całej rodziny produktu o nazwie Lanca, Lanca 2.0 Plus, Lanca 2.1, za chwilę już mogę to zaawansować, należy spodziewać się Lancy 3.0, który z każdą generacją te możliwości są coraz większe. Większy zasięg, o wiele szersze spektrum częstotliwości, ale też coraz bardziej wysublimowane oprogramowanie umożliwiające nie tylko zagłuszanie, ale też analizę tego, co na niebie lata. Wyróżnia się Państwa spółka na tle firm konkurencyjnych? Nasza spółka jest podmiotem wyróżniającym się przede wszystkim swoją innowacyjnością. Istniejemy już ponad 50 lat. Przez ten cały czas tworzyliśmy, tworzymy i będziemy tworzyć projekty na rzecz sił zbrojnych. Oczywiście rynek cywilny również jest obszarem naszego zainteresowania, ale głównie skupiamy się na obszarze wojskowym. A więc już od zarania swojego istnienia realizujemy projekty takie jak
elementy do jakich przeciwlotniczych, jak elementy nawet mikroskopów. Obecnie jest to sprzęt do obsługi statków naziemnych, sprzęt do obsługi naziemnych statków powietrznych, a więc różnego rodzaju urządzenia, które są niezbędne do tego, żeby statek powietrzny po swoim wylądowaniu mógł ponownie opojować. Kiedy mówimy o tym, że Polska na przykład będzie teraz nabywać F-35, samolot, który jest wart miliardy dolarów, często sobie nie zdajemy sprawy, że taki samolot, niezależnie od swojej ceny, bez właściwego sprzętu naziemnego nie będzie w stanie opojować, a więc te pieniądze będą tak naprawdę wykorzystane nieefektywnie. Nasza firma jest firmą innowacyjną, która nie boi się wyzwań takich jak właśnie obsługa F-35 czy obsługa innych samolotów. Obecnie zdecydowana większość sprzętu wykorzystywanego naziemnie w polskim lotnictwie wojskowym jest sprzętem naszej produkcji. Co więcej, z czego jestem niezwykle dumny, cały ten sprzęt został wymyślony przez naszą firmę. Powiem, pokrywamy cały proces produkcji od białej kartki papieru, od idei właściwie, poprzez stworzenie modelu, projektu, rysunku konstrukcyjnego, poprzez jego produkcję, następnie serwis, modernizację, aż do utylizacji. Czyli nasza firma jest jedną z nielicznych firm obecnych na rynku polskim, która zabezpiecza cały cykl życia produktu. A ponieważ dysponujemy pełnymi prawami do tego urządzenia, możemy go dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb indywidualnego odbiorcy. I dlatego też, jak już mówiłem, na bazie doświadczeń, które zebraliśmy, jesteśmy, nie tylko, że się nie boimy, ale jesteśmy pełni ekscytacji przed kolejnymi ambitnymi projektami, takich jak obsługa F-35. Jakie innowacyjne rozwiązania oferowane są w Państwa produktach? Takie urządzenie stoi za mną. To jest zasilacz elektroenergetyczny, czyli tak mówiąc językiem ludzi normalnych, urządzenie, które umożliwia wygenerowanie energii niezbędnej do włączenia silnika samolotu, a także jego obsługi, kiedy ten silnik jest wyłączony. Czemu to urządzenie, które stoi za mną, jest wyjątkowe? Po pierwsze, potrafi zasilić w energię każdy statek powietrzny, jaki jest na polskim lotnisku. Zarówno samolot cywilny, jak i statek powietrzny wojskowy. Potrafi dojechać wszędzie. Jest posadowiony bowiem na podwoziu ciężarówki typu Jelcz, notabene podwoziu bazowym wykorzystywanym w polskich siłach zbrojnych. Ta ciężarówka potrafi wjechać do bagna na głębokość 1,30 m. Czyli dojedzie wszędzie. Obsłuży każdy samolot zarówno w terenie przygodnym, jak i na lotnisku. Co więcej, to urządzenie jest uruchamiane za pomocą tableta. Ma diagnostykę zdalną, czyli technik, żołnierz albo pracownik WCPKT jest w stanie z dowolnej odległości na świecie, bowiem te urządzenie ma wbudowany moduł Wi-Fi i poprzez sieć GSM łączy się z serwerem WCPKT. Niezależnie w jakim miejscu na świecie to urządzenie by się znajdowało, możemy powiedzieć, czy mu coś nie dolega, czy potrzebuje obsługi, jaką jakość energii wydaje w danej chwili i ile nawet paliwa jest w zbiorniku. Co jest oczywiście wartością niezwykłą dla żołnierza. Powiem taki bardzo krótki przykład, akurat z innego urządzenia, ale które działa na tej samej zasadzie. Podczas misji Polskich Sił Powietrznych w bieżącym roku na Sycylii nastąpiła potrzeba serwisowania jednego sprzętu. I dzięki temu, że poprzez daną diagnostykę udało się ustalić, konkretnie płytkę należy wymienić w tymże urządzeniu, nie trzeba go było ściągać do Polski, tylko kolejnym transportem płytka została dostarczona i poprzez zdalne łącze z projektantem z WCPKT przez żołnierza na tejże misji uruchomiona. Sami żołnierze zdziwili, że zostało zrobione tak szybko. A taka też ciekawostka, to urządzenie, które stoi za mną, jest nazwane przez żołnierzy, i to jest dla mnie największa wartość dodana, że sami żołnierze nazwali to urządzenie bestią, a więc nie nasz marketing, nie powiedzmy pieniądze wydawane na tego rodzaju konferencje i publikacje, tylko sami żołnierze uznali jakość tego urządzenia, konkretnie baza w Powidzu i od tej pory bestia służy w naszych siłach zbrojnych. Jeszcze taka jedna ciekawostka, bo urządzenie, o którym mówię, jest przykładem na bardzo udaną, synergiczną współpracę między spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oczywiście pomysłodawcą i producentem całości jest WCPKT. Natomiast naturalnie podwozie jest produkowane w Jelczu. Rama kontenerowa, na którym to urządzenie jest posadowione, jest produkowana w wojskowych zakładach inżynieryjnych, a osłony są produkowane w wojskowych zakładach lotniczych numer 1 w Dęblinie. I może jeszcze jedna sprawa, bo to urządzenie jest... wychodzi naprzeciw dwóm bardzo poważnym potrzebom naszych sił zbrojnych. Po pierwsze, zwiększenie mobilności, a po drugie, chyba co najważniejsze, polonizacja sprzętu. Niech sobie Państwo wyobrażą, że w polskich siłach zbrojnych jest jeszcze bardzo dużo naziemnego sprzętu produkcji dawnego Związku Sowieckiego. Zasilacze, które mają 30-40 lat.
I to urządzenie w sposób kompletny zastępuje urządzenia posowieckie. Tak więc mamy urządzenie polskie, produkowane od A do Z, wymyślone i produkowane od A do Z w polskich państwowych zakładach, które skupia w sobie kompetencje innych zakładów, innych spółek Skarbu Państwa, obsłuży każdy samolot i dojedzie wszędzie. Nie boi się współpracy zarówno z techniką zachodnią, jak i wschodnią. To jest tylko kwestia zamiany końcówek, złącz. Natomiast jakość energii, którą to urządzenie produkuje, pozwala na obsłużenie zarówno MIGA, jak i Suchoja, jak i F-16, Herkulesa czy Mastoja, już nie mówiąc oczywiście o szeregu pomniejszych statków powietrznych, w szczególności helikopterów. Jakie inne produkty i rozwiązania stanowią uzupełnienie Państwa oferty? Właśnie, bo do tej pory mówiłem dużo o sprzęcie naziemnym. Natomiast obszar lotniczy to jest oczywiście większość naszej produkcji, ale nie tylko. Nie samą lotnictwem WCPK też żyje. Zresztą tak było od samego początku firmy. Zawsze były to projekty bardzo innowacyjne, ambitne, ale z różnych obszarów zainteresowania. I za mną stoi akurat makieta urządzenia systemu do tłumienia ognia Stopfire. Czym ten system się charakteryzuje? On pozwala na zidentyfikowanie i ugaszenie pożarów w czołgu lub w obozie bojowym. Generalnie w każdej powierzchni zamkniętej. Jego zastosowanie nie jest ograniczone tylko do wozów bojowych, ale jest dedykowane temu wymaganiu, temu wyzwaniu. A więc ten system potrafi zidentyfikować i zgasić ogień w czasie mniejszym niż 1/4 sekundy. Czyli tyle, co człowiek w czasie, w jakim człowiek mruga powiek, my potrafimy zgasić czołg. Oczywiście, jeżeli czołg będzie trafiony zbyt celnie, to wówczas siła kinetyczna niestety wyeliminuje go z walki, ale jeżeli doszło tylko w nim do wybuchu pożaru, do wybuchu paliwa, wówczas nasz system ten pożar gasi, oczywiście bez żadnej szkody dla załogi, co było też testowane. Akurat ten system opiera się na gazie obojętym dla człowieka. Impuls idzie do pyłu naboju, nastąpi odpalenie, uruchomienie gazu i zduszenie tego ognia. Ten system ma też charakter antyimportowy. Obecnie w polskich pojazdach wojskowych są montowane systemy zagraniczne. Nasz jest polski, jest lepszy, jest tańszy, a przede wszystkim jest elementem, jest efektem współpracy Uczelni Wyższej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz obecnie WCBK TSA. Kiedyś zajmowały się tym systemem inne firmy, nam się udało dopiąć ten projekt, jest gotowy. Bardzo liczymy, że będzie on montowany szczególnie w nowych wozach. Już muszę Państwu powiedzieć, jak wiemy wszyscy, Pan Minister mówił sporo o wozie Borsuk, o nadziejach, jakie z tym wozem wiąże polska armia. Ja dodam tylko od siebie, że w tym wozie, w tym prototypie, który już jeździ, który będzie testowany, jest ten system zamontowany, właśnie system Stopfire, więc liczymy, że kolejne wozy produkowane seryjnie będą również ten system wyposażony. Oczywiście system jest na tyle uniwersalny, składa się z centrali, z czujek, z butli gazowych, że może być montowany w dowolnym wozie bojowym, w dowolnym czołgu, w dowolnym wozie piechoty albo wozie wsparcia inżynieryjnego, a także w zamkniętych pomieszczeniach, wszędzie tam, gdzie jest niezbędna szybka reakcja na pojawiający się ogień w celu jego szybkiej identyfikacji i ugaszenia. Wspominałem, że system robi to w 1/4 sekundy i może troszkę skłamałem, ponieważ testy, jakie wykonywaliśmy, wykazywały, że ten czas jest nawet krótszy. System został certyfikowany na 1/4 sekundy, ale kiedy robiliśmy test na wacie, mieliśmy wyniki rzędu 0,08, 0,10, a więc jeszcze w czasie krótszym. I też wierzymy, że podobnie jak w przypadku sprzętu NOSP, będziemy mogli zaopatrywać polską armię w nowoczesne rozwiązanie polskiego przemysłu. Nie będziemy uzależnieni od zagranicznego dostawcy i problemów związanych z logistyką, związanych z takim urządzeniem, tylko będzie to produkowane, serwisowane, naprawiane, rozwijane przez polską firmę z Warszawy. 27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego tradycyjnie zakończyła gala rozdana na Nagród Defender. Po rozpatrzeniu wniosków 83 podmiotów złożonych przez 79 firm, nagrody przyznano 10 produktom. Po raz pierwszy 51% wszystkich wystawców stanowili w tym roku wystawcy zagraniczni. Łącznie impreza gościła producentów i dystrybutorów wyrobu przemysłu obronnego z 31 krajów, z czym jeden, Australia, był w tym roku debiutantem. Defendery wręczone przedstawicielom następujących firm i podmiotów. Konsorcjum w składzie: Teldot, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z Bydgoszczy, Siltech, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Pruszkowa,
zawęzł teleinformatyczny w wersji przenośnej. UMO, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Zielonki, za bezzałogowiec Black Hornet Nano. CS Veterans, spółka cywilna Jacek Spionek i Łukasz Sander, w konsorcjum z Bumex, Paweł Wychowaniec i Hydronauka, Jakub Nowaczyk z Bydgoszczy, za technologię i urządzenia do termohydrografiki. Celtech, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Poznania, za kontenerową pralnię polową KPP 600. Polska Grupa Zbrojeniowa SA wraz z należącymi do niej spółkami Hutą Stalowa Wola SA, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych Obrum, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Gliwic, Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi SA z Poznania, Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia SA z Grudziądza i MESCO SA ze Skarżyska Kamiennej za koncepcję wariantową niszczyciela czołgów. Konsorcjum w składzie Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki, Autocomp Management, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Szczecina, za mobilny modułowy symulator dla załogi czołgu Leopard 2A5. Konsorcjum w składzie Zakłady Chemiczne Nitrochem SA z Bydgoszczy, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki, za pierwszy polski mało wrażliwy ładunek wybuchowy, elaborowany w prototypie pocisku artyleryjskiego wraz ze stanowiskiem badawczym oraz kompletem badań zgodnych z wymaganiami Stanach 4439. Grupa WB, WB Electronics SA z Ożarowa Mazowieckiego, za zintegrowany system zarządzania walką Topaz. PCO SA z Warszawy za lornetkę termowizyjną NPL-1T Agat. Szczęśniak, pojazdy specjalne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bielsko-Biała, za ciężki specjalny samochód ratownictwa drogowego na podwoziu Renault K520 8x4. Specjalne wyróżnienie dla fabryki broni Łucznik Radom oraz VAT przyznał generał Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, za samopowtarzalny karabin wyborowy MSBS Grot kalibru 7,62 mm. Pasito, pasito, suave, suavecito, no vamos pegando poquito, poquito.